dała prawda, nie atrapa i ferment nut. Nut ferment, ciśnienie nut. Jadanie, śpiewanie, muzyki gór. Krzesła i kanapa, prawda, nie atrapa i ferment nut. Proszę Państwa, przepraszam. Proszę Państwa. Drodzy Państwo. Widzę, że Państwo są w ogóle już krańcowo usatysfakcjonowani. Więc kończymy ten odcinek Nut Fermentu. Dziękujemy bardzo. Otóż chór komentujących Wrocławią to jest takie grono wspaniałych ludzi, które funkcjonuje już od roku, czy nawet dłużej. Od 2 lat, proszę Państwa. Jest to jeden z projektów Europejskiej Stolicy Kultury. Chór śpiewa piosenki. Panie Franku, o czym śpiewacie piosenki? O przyrodzie, o przyrodzie. O ulicach, o... No, do mikrofonu musi pan. Może ja dam koleżance. Dobrze. Śpiewaliśmy o tym, że chcemy, żeby Odra wróciła w nasze łaski. Śpiewaliśmy o korkach, o absurdalnych zakazach. Śpiewamy o wrocławianach. O nas śpiewaliśmy. O rowerach. O rowerach, żeby na nich jeździć. Czyli to jest chór, który, krótko mówiąc, komentuje rzeczywistość wrocławską. Drodzy Państwo, a tym przyjął zaproszenie Nut Fermentu i zaśpiewał piosenkę, akompaniował Grzesiu Rdzak, a chórmistrzem był Tomek Leszczyński. Brawo dla nich. Nut Ferment, ciśnienie nut. A ja Państwu powiem chwilę o tym, co to są za 2 specyficzne odcinki Nut Fermentu. Otóż te dwa odcinki, 13 i 14, przygotowujemy razem z Europejską Stolicą Kultury w ramach takiego projektu, który się nazywa, takiego programu, który się nazywa Koalicja Miast. W Koalicji Miast Wrocław zaprasza artystów, zaprasza rozmaite działania artystyczne z tych miast, które również bardzo intensywnie starały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, czyli z takich miast jak Szczecin, Gdańsk, Poznań, Łódź, Katowice i Lublin. Te 2 odcinki Nut Fermentu wypełni muzyka artystów właśnie z tych 6 miast. W dzisiejszym odcinku Nut Fermentu wystąpią artyści z... Wiecie skąd? Z Poznania, ze Szczecina i z Katowic. Tak jest. Drodzy Państwo, już tutaj przy instrumentach szykuje się zespół ze...
Ze Szczecina, brawo, wy wszystko wiecie. Nie jestem potrzebny. Zespół ze Szczecina, ze Szczecinem łączy nas taka na mapie cienka niebieska linia, która też była bardzo droga, wydaje mi się, temu zespołowi, gdyż poprzednia nazwa tego zespołu to Chorzy na Odrę. Otóż teraz zespół się nazywa Chorzy. Po prostu już są chorzy na dużo więcej chorób, więc nie ograniczają się do Odry. Swój styl nazwali jako rock społeczny. Co to jest rock społeczny? Za chwilę się Państwo przekonają. Zespół Chorzy, Olek Różanek. Bartek Orłowski. Borys Sawaszkiewicz. Jarek Izdebski i Tomek Nawrocki. Proszę Państwa, w dwóch piosenkach. Piosenka pierwsza, Zatrułem się w Tobie, a później Sorry, I'm Fine. Zespół Chorzy ze Szczecina. Rozpadam się na części, mały dramat, który bezemocjonalnie rozgrywałem w aktach. Czterech dziennie przerwać, pora basta, to rozum woła. Byłaś jak małe piwo, a piana wciąż się toczy, ale kilo. Bohater przejrzał na oczy, o dziwo. Wszystko co dobre się kończy tak szybko, a w żyłach zło całe krąży, znowu trasa. Na trasie zazwyczaj tracę zasięgi miasta, w obrębie których nabyć da się balsam na wszelkie nerwobóle, ale falstart, ja teraz mówię. Wyssałaś ze mnie libido i masz na tacy skórę i kość. Jedz sama do prawdy, obrzydło mi to pęto relacji, to wszystko. Zatrułem się w tobie mocno, tak. I jakiś czas temu rozpoczął się proces gnicia i trwa cały czas i toczy się pianą z ust. I toczy się pianą z ust. Słuchaj, jak śpiewam, to nie głos, to szajs. Opuścił mnie rezon, pozostał rezonans. La 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 la. Przez ciebie i twoje toksyczne słowa jest brzmienie, jakby kapela garażowa Boga za nogi złapała. La 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 la. Posłuchaj, jak śpiewam, to nie głos, to szajs. Opuścił mnie rezon, pozostał rezonans. La 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 la. La 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 la. Przez ciebie i twoje toksyczne słowa jest brzmienie, jakby kapela garażowa Boga za nogi złapała. La 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 la. Zatrułem się w tobie mocno, tak. I jakiś czas temu rozpoczął się proces gnicia i trwa cały czas. I toczy się pianą z ust. Dawno nie czytałem odpowiednich, z kropką nut zostały nuty w kropce.
wysoki próg, przez który cię przeniosłem. Słodycz już nie wabi, przestał kleić nasz miesięczny miód i schowaj ostrze, i schowaj ostrze. Zatrułem się w tobie mocno tak i jakiś czas temu rozpoczął się proces gnicia i trwa cały czas i toczy się pianą z ust. Zatrułem się w tobie mocno tak i jakiś czas temu rozpoczął się proces gnicia i trwa cały czas i toczy się pianą z ust. I toczy się pianą z ust. Dziękujemy bardzo. Przelewa nie, permanentna bieda toczy życie własne obok mnie. Darcie japy na festynie chamskim też od dawna traci sens. Ważne, że się czuję taki wolny i że mam to gdzieś. Sorry, I'm fine. Sorry, I'm fine. Aha. Sorry, I'm fine. Wyjść fit, ale niestety się nie dało i nie ma potrzeby zdradzać, komu się odechciało. Czekaj, jak to leciało, chyba jestem tak fajny, że sam dogrywam sobie fita i hype i mijają lata ciągle moją dewizą. Jest brak twarzy do show biznesu i ciała do pip show też. A jak rapować sam mam, to mi daj pan dużo hype'a, 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 hype'a. Tu wie niewiele do szczęścia potrzeba, tak tak mój menadżer mi powiedział, był i chciał, nie chciał. W końcu zadręczać się przestał i na szerokie wody ruszył. Tu grube ryby, a gdybym siebie sprzedać miał, zdygnęłbym od rutyny. Wciąż te same drogi, wciąż te same kolejny, o nie. Naszą historię sami zatoczymy kołem. Jeszcze to kurwa wrócimy z olem! Sorry, I'm fine. Aha. Sorry, I'm fine. Sorry, I'm fine. Sorry, I'm fine. Nie mam twarzy do show biznesu, ani ciała do peep show. Nie mam twarzy do show biznesu, ani ciała do peep show. Nie mam twarzy do show biznesu, ani ciała do peep show. Nie mam twarzy do show biznesu, ani ciała do peep show. Sorry, I'm fine.
Jeszcze się przyda. Zespół Chorzy, zespół Chorzy. Zespół Chorzy ma we Wrocławiu mnóstwo fanów, jak słychać. Tak, to prawda. Od dziś? Nie od dziś. Ci fani pływają Odrą właśnie do Szczecina na koncerty, jest wracają. Jest takie święto jak Dni Odry, przepraszam, że ci wejdę w słowo, jest takie święto jak Dni Odry, kiedy to flisacy właśnie płyną Odrą. Na wasz koncert. Między innymi tak. Ale między innymi przez Wrocław. W ogóle to jest ciekawe, że łączy nas tak wiele, jako ziemie odzyskane. Woda przewodzi prąd, więc moglibyśmy tak sobie nawet prąd przesyłać. Ale łączy nas też tak niewiele, bo Wrocław się bardzo, bardzo rozwinął w ostatnich latach, a Szczecin dopiero zaczyna gonić, ale uważajcie. Ale to pogadamy. Słuchaj, a powiedz, jak to było z wami? Bo ja sobie słuchałem teraz i zaśpiewałeś Darcie Japy na festynie chamskim. Też od dawna traci sens. Grywaliście na festynach chamskich? Każdy z nas w różnych konfiguracjach brał kiedyś udział w wielu, wszelkiego rodzaju, między innymi koncertach z obiadem tak zwanych. Jakie to są? No na przykład tak zwane wesela, bądź też inne. A kto nie grał, niech rzuci kamień pierwszy. Tak, niech pierwszy rzuci kamień, dokładnie. Czyli to są takie, kiedyś się mówi o granie do kotleta, natomiast... koncert z obiadem. Koncert z obiadem. Natomiast... Ja kiedyś miałem takie doświadczenie przy koncercie z obiadem, że przed... Też grałeś? Czy jadłeś obiad? Nie rzuciłem kamieniem przecież. Przed koncertem z obiadem właśnie poprosiliśmy organizatorów, żeby nie było cateringu podczas koncertu, żeby nie jeść podczas koncertu, a pani organizatorka spokojnie, z uśmiechem powiedziała: nie, konsumpcji jako takiej nie będzie, ale catering będzie wystawiony na stoły. Tak. Słuchaj... Teraz od woli ludzkiej zależy, co, na czym ludzie się skupią. Czy na występie, czy może na cateringu wystawionym przecież od tak. Ale to jest tak naprawdę, jakby się tak zastanowić, to jest uczciwe, no bo to już artysta musi tak grać, żeby przebić po prostu catering. Odciągnąć ludzi od cateringu. W ogóle dobra nazwa dla zespołu, przebić catering. Przebić catering to jest dobra nazwa dla zespołu. Przebić catering. Słuchaj, ale nie będziemy po raz kolejny zmieniać nazwy. Nie, to ja założę ten zespół. Słuchaj, i teraz dochodzimy do momentu, który zawsze elektryzuje publiczność i artystów, czyli do piosenki Nie Waszej. Notabene Pod Prąd. Pod Prąd. Pod Prąd, czyli to też właściwie ze Szczecina do Wrocławia. To się wszystko się pięknie nam tutaj spaja. Piosenka zespołu Juga z Katowic. Zespół Juga, prosimy na kanapę. Brawo! Brawo dla chłopaków. Nut ferment, ciśnienie nut. Odwracam twarz, nie widzę nic, przyznaję się. Stoję za tobą, wiem, kim nie jestem. Najlepiej tak w sznur słów zaplątać się. Wyplątać jak nie wiesz i nie chcesz. Najgorzej tak,
duży! Nut, ferment, ciśnienie nut. Chłopacy, Rafał, wy jesteście bardzo młodym zespołem. Ktoś śpiewał wasze piosenki już? No właśnie to jest pierwsza taka okazja, żeby posłuchać coveru, znaczy własnego utworu w wykonaniu innego zespołu i nigdy nie spodziewaliśmy się, że to może tak dobrze zabrzmieć. I... A chłopaki jak się cieszą z tyłu tam, czu. Także no, jest nam bardzo miło okay. I było naprawdę... No to fajnie, bardzo się cieszę. Czasami się już kilka razy w Nut Fermencie zdarzyło się tak, że ten cover wszedł do repertuaru tego zespołu, który on wykonywał. Skąd wiedziałeś, że to już jest ten etap właśnie, że my już mamy to w planie w ogóle? No. A widzisz, no ja mam zdolności takie, wiesz, jasnowidzenia po prostu. Pod wpływem tutaj owoców fermentu. Dobrze, w takim razie zespół Juga prosimy o zajęcie miejsc już przy instrumentach, a my sobie chwilkę pogadamy. I tutaj mamy z cateringiem odwrotnie, bo jest teraz po zagraniu. Tak, jest czas. Jest czas na pewne sprawy. Tutaj możecie sobie wybrać albo wodę, albo winogrona, a to jest wino, które dostałem od znajomej. To jest wino z Dolnego Śląska, z winogron hodowanych, takie domowe wino, z winogron hodowanych na Dolnym Śląsku. Bardzo prosimy. Proszę bardzo. Tak, żeby dla wszystkich wystarczyło. To jest takie dolnośląskie domowe wino z winogron. Ile was jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siódemka. My zawsze, we Wrocławiu jest taka tradycja, że dla siedmiu lejemy w pięć kieliszków. Proszę bardzo. Proszę, bierzcie. Natomiast w tej chwili wasze zdrowie. I państwa, i twoje. Nie wiem, jaki to jest smak, zobaczmy. Byle adekwatny do nazwy, która już od samego początku... Nazwy Trzy Siostry, tak. Trzy Siostry? Trzy Siostry. O kurczę. Kto zbiera nuty, nie, kto się je nuty, ten zbiera... Ferment. Piękne. I to jest... A, słuchaj. Oddaję. Wymyśliłem pięć A mógłbyś temu, to teraz tak poetycko tak. Powiedzieć do kamery właśnie? Kto zbiera nuty, ten sieje ferment. Dobrze. Tak? I tak, nie, tak. Jeszcze raz. Nie, ale okej. To jest dużo lepsze. Jak się zaczynam jest... bawić w holoubka, to właśnie wszystko przekręcam. Słuchaj, kiedy robiliśmy taki zwiad terenowy w Szczecinie, kiedy zastanawialiśmy się, kto powinien reprezentować Szczecin właśnie w tym odcinku Nut Fermentu w ramach Koalicji Miast ESK, to okazało się, że Szczecin się bardzo chce wami chwalić. Wami. Nie, to już niepogodno, nie hej, tylko właśnie chorzy. A powiedz, jak to jest w Szczecinie? Czy wy się chcecie chwalić Szczecinem? Jak najbardziej. Kochamy Szczecin. Będę mówił za siebie, przepraszam. Za wszystkich. Kochamy Szczecin bardzo. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mając taką dość trudną historię zbliżoną z Łodzią, tą taką po przemianach ustrojowych, kiedy fabryki w Szczecinie, mowa o stoczni, podupadały. Mieliśmy niestety nieszczęście do włodarzy w przeciwieństwie do Wrocławia i troszkę to miasto gdzieś się pogubiło i nie wykorzystało swojej szansy w ostatnich dekadach w zasadzie. Teraz potrafi postawić obiekt, który zostaje nagrodzony na całym świecie, no czyli tak. Filharmonia, a rok później obok staje Muzeum Przełomów, które też jest nagrodzone urbanistycznie na całym świecie. To jest ogromne szczęście i no, ten drugi obiekt uświadamia, że to już nie jest ślepej kurze ziarno, tylko gdzieś tam może jest jakiś pomysł wreszcie na to miasto, co nas bardzo cieszy. A powiedz, czy te starania Szczecina o europejską stolicę kultury jakoś mają jakąś swoją konsekwencję w Szczecinie?
Mimo, że Szczecin tego tytułu nie dostał? Ogromną konsekwencję. Przypomnę, że Marek Sztark, który kierował szczecińskim biurem, pracował też we Wrocławiu. Pracuje wciąż. Pracuje w zasadzie we Wrocławiu, przy waszej stolicy kultury. I jest to taka postać, która no, zrobiła ferment, mogę tak powiedzieć, bo stworzył bardzo fajnie, sprawnie działające biuro, które było bardzo trudno władzy zlikwidować po tym, jak Szczecin odpadł. Czyli, no, a możesz powiedzieć, że Szczecin to jest miasto dobre dla artystów? Znakomite. Znakomite, no to świetnie. Masz tutaj, wiesz, proszę, na otarcie łez masz. One są naprawdę świetne. Ja wiem, bo właśnie zjadłem jedną już wcześniej i znam ten smak, ponieważ to mój ty wujek... ty podjadałeś. Mój wujek też robi, przepraszam, sieje, zbiera winogrona z własnej działki i mają podobny posmak. Znam ten posmak. Panowie, spróbujcie tego posmaku. I polecam też wino od Sławka, jakby ktoś trafił, to jest od mojego wujka wino. A gdzie można? Ja przyniosę. Wino od Sławka. Następnym razem przywiozę. Dobra, o, fajnie. Słuchaj, kiedy ja sobie penetrowałem sieć w poszukiwaniu waszych śladów, to tak trochę lokowani jesteście między sceną muzyczną, a czasami tak ocieracie się o scenę kabaretową. Artur Andrus często was nadaje w swoich audycjach w Trójce. Mówicie o korzeniach teatralnych. No to teraz, jak myślicie sobie o przyszłości, to co jest wam najbliższe? Stadiony, tak. Czyli sport w ogóle. Wrocław jest gotowy. Wrocław jest gotowy, ma już obiekt. Pragniemy połączyć to wszystko i zrobić jakąś no, własną taką osobistą rewolucję. I być może zainteresować naszą muzyką jeszcze więcej osób, bo powoli gdzieś ta liczba osób kojarzących nas i chodzących na nasze koncerty w różnych częściach kraju się powiększa. Dziś stale jest ten progres. I u nas w muzyce też, bo to działa obustronnie. Także... I za tą waszą oświetlaną przyszłość wznosimy toast. Drodzy Państwo, moim pierwszym gościem był zespół ze Szczecina, zespół Chorzy. Brawo. Dziękuję wam. Dzięki. Tak, dzięki. Bardzo dobre te winogrona. Dobre są, tak. Kochani Państwo, przed Państwem w dwóch piosenkach, w piosence Hero, w piosence Bones, Rafał Skowroński, wokal. Kamil Łukasiuk, bas. I Maciej Sawoch na tych rozmaitych urządzeniach elektronicznych. Proszę Państwa, przed Państwem w Nut Fermencie zespół Yuga. Thank you.
Dziękujemy. Dziękujemy. Zespół Juga z Katowic.
Słuchajcie, kiedy was się słucha, to odnosi się wrażenie, że to gra jakiś bardzo doświadczony zespół. Znaczy bardzo doświadczony zespół, który gra bardzo przemyślane dźwięki. Tymczasem wy jesteście tak naprawdę bardzo młodzi. Ile macie lat? My mamy z Kamilem razem po 21, a razem 42. A Maćko... 26. No. O, to już jest... Rezerwuję miejsce. Kochani, tak grają bardzo młodzi ludzie. Brawo dla nich. Też. A słuchajcie, a jak myślicie, co... bo tak się zastanawiam... 21, tak? Czego zasługą jest to, że brzmicie tak dojrzale? Maciek, na pewno trochę. Czyli starszy kolega pomógł. Starszy kolega, no i wiadomo, życie i... I to całe doświadczenie, które zebraliśmy w liceum. Nut, ferment, ciśnienie nut. Zapraszamy Fismola na kanapę. Słuchaj, zabraliście mu hit największy. Tak wyszło, no. No tak. Proszę państwa, w piosence Fismola, w piosence pod tytułem Let's Play Birds, wystąpi zespół Yuga.
hear me stand. Wherever you are, wherever you feel, and I hope somewhere you'll hear me still. Nut, ferment, ciśnienie nut. Jak sobie słuchałem tej piosenki, to myślę, że stylistycznie bardzo zrozumieliście się z Fismolem, bo to jest gdzieś bardzo pokrewne. Znaliście się wcześniej? To znaczy my z Arkiem. Tak. Z Fismolem zagraliśmy jeden z naszych takich pierwszych, większych koncertów. No właśnie. Jako support właśnie Fismola we Władysławowie. I to było dla nas ogromny zaszczyt zagrać z nim na jednej scenie i z całym zespołem. I też w życiu byśmy się nie spodziewali, że dwa lata później tutaj będziemy siedzieć sobie na tej jednej sofie i że razem będziemy coverować siebie. Podobało ci się, Arek? Znaczy... Piosenka tak. Znaczy, tak szczerze powiedziawszy, to jest... moim zdaniem to jest sztuka. Ja też się zajmowałem kiedyś i pewnie wrócę do tego sztuką... Ja to tak nazywam sztuką coveringu. Podobały mi się jakieś utwory. Wam nie wiem, czy on się podobał, czy musieliście zrobić na siłę. Ale nie brzmiało to totalnie na siłę i... Ja nie poznałem tej, znaczy poznałem ją na początku, tą piosenkę, bo tam sobie mniej więcej przypomniałem tekst i tak dalej, i melodię, ale to jest coś mega pięknego, jak... bo to brzmi wami, to brzmi waszą stylistyką, to brzmi jakby... Tu nie chodzi o to, że jest beat, że jest tego typu rzeczy, które mega bujają i są bardzo fajne, tylko jakby, nie wiem, zachowało to swoją jakąś, nie wiem, jakąś taką melancholijność, jakąś taką, nie wiem, fismolową, smutną, szarą rzeczywistość. Ale czyli było czymś po prostu mol, no. Po prostu mol, no. Nie, bardzo wam dziękuję i tak odnośnie tego, że było wam miło, jak graliście przede mną, mi było miło dwa razy zagrać, raz, przepraszam, zagrać po was i dzisiaj też będzie mi miło. Zatem prosimy cię już do mikrofonu. Spróbujecie wina z Dolnego Śląska, czy wody, czy winogron? Wina. Wina, dobrze. Jako, że już po liceum jesteśmy... No tak, po maturze. Już można otwarcie. Wiecie co, bo to jest tak z tym częstowaniem alkoholem. Przeszedłem na ten temat kilka rozmów. Poważnych? Uważam, bardzo, bardzo serio mówiąc, też uważam, że należy promować odpowiednią kulturę picia alkoholu. Bo my się przyzwyczailiśmy w tym kraju trochę, myślę, za bardzo, że alkohol to jest jakieś zło, którym się trzeba załatwić na śmierć. Znaczy, jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, prawda? A przecież można sobie miło pogawędzić przy lampce wina. Proszę? Ale na przykład, czytając aplikację Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, tam był taki duży rozdział pod tytułem Kultura stołu i wina. No zatem właśnie realizujemy to w tej chwili. Raz, dwa, trzy. Najpierw wasze zdrowie. Kulturalnie bardzo, prawda? Wino z dolnośląskich winnic. Takie gazowane trochę. Tak, to jest Dolny Śląsk. Tutaj nawet woda mineralna jest gazowana. Posłuchajcie, na waszym Facebooku można przeczytać coś takiego. Oni brzmią jak King Cruel, powiedzieli będący pod ogromnym wrażeniem muzycy islandzkiej kapeli Low Roar, kiedy dwóch nastolatków ze Śląska zagrało support przed ich krakowskim koncertem. Czy to jest komplement, jeżeli ktoś mówi o was, że gracie jak ktoś inny?
To znaczy, myślę, że to jest bardzo miłe, jeżeli ktoś tam widzi coś w takim początkującym zespole, coś z zespołu, który jest już bardzo wysoko i gdzieś tam zawsze jest nam bardzo miło z tego powodu. To znaczy, my tak czasami się zgadzamy z tymi porównaniami, a czasami nie i wydaje nam się, że one wychodzą tak bardzo jakoś nieświadomie i same z siebie po prostu. Bo wiesz, ja znam artystów, którzy robią wszystko, żeby nikt ich nie porównał do nikogo, bo to trochę może być przekleństwem, nie? Bo gdzieś tam każdy z nas chyba szuka swojego brzmienia na końcu. Czy to jest dla was fajne właśnie, jak słyszycie, o, oni brzmią jak ten, o, oni brzmią jak ten? Co robicie, żeby właśnie znaleźć swoje? To jest dobre pytanie. Żeby znaleźć swoje, to przede wszystkim trzeba się w siebie zanurzyć i też wiedzieć, co chce się robić. To jest chyba podstawa do tego, żeby... No to co chcecie robić? Przede wszystkim łatwo by było można określić przez nas naszą muzykę, ponieważ opieramy się w dużej mierze na emocjach i to jest nasz taki duży fundament do dalszej pracy. A wszystko, co jest oprócz tych emocji, no to jest, to bardzo ewoluuje i się zmienia, więc ciężko by było określić konkretnie to brzmienie jako jedno. Na pewno są tam elementy żywych instrumentów, na pewno jest tam elektronika, świetny wokal. Jakby spajając to wszystko razem, no to wychodzi Yuga po prostu. No to ja wam życzę, żeby ktoś kiedyś komuś powiedział, że brzmi jak Yuga. Po prostu. Za to. W zeszłym roku wygraliście coś takiego, co się nazywa, to jest taki międzynarodowy konkurs, który się nazywa Converse Rubber Tracks. To jest bardzo poważna rzecz. Czy to opowiedz się o tym. To było przełomowe dla was i co to w ogóle było? To na pewno było takie ogromne przeżycie i ogromna przygoda, bo jak tam były tysiące zespołów. Było bardzo dużo zespołów chętnych, ale tylko nam się udało. Tylko że nie mieliśmy na to takiego większego wpływu, więc my byśmy pewnie inny zespół wybrali. Ale jak jeszcze byliśmy z Kamilem w zeszłym roku duetem w sierpniu, to nasz menadżer Kuba zadzwonił do nas i z pytaniem, czy macie paszporty? A my tak, no że mamy, a o co chodzi? On mówi, no bo wygraliście konkurs Rubber Tracks, Converse i że polecicie do jednego z legendarnych studiów nagrań i że w aplikacji wybierało się 3 studia i Kuba wybrał w Los Angeles, w Reykjaviku i w Berlinie. No i właśnie czekaliśmy z centrali z Nowego Jorku właśnie na decyzję, do którego studia polecimy nagrywać. I okazało się, że lecimy do Berlina, do Hansaton Studio, czyli do studia, gdzie nagrywał David Bowie, U2 i wiele innych wspaniałych artystów. I czuli się ducha? Totalnie, ten zapach tam. po Davidzie został zapach. Dokładnie. Czego? Nie no, tam nie zagłębialiśmy się jakoś bardzo. Ale no i czuć było taką historię, jak się wchodziło, pachniało takim starym drewnem i te dywany autentyczne i ten ładny sprzęt, na którym działy się piękne rzeczy, jak się zagrało. No i mieliśmy okazję współpracować z Aaronem Bastinellim, który na co dzień realizuje Foster the People, też YouTube właśnie. Dużo innych wspaniałych artystów oczywiście i to było dla nas takie przeżycie. Co nagraliście tam? Nagraliśmy tam 2 utwory z naszej ostatniej, najnowszej epki. Nagraliśmy tam utwór Hero, który dzisiaj dla państwa zagraliśmy. I nagraliśmy też utwór I Can Stay i zachęcamy do słuchania. No i nagraliśmy tam 2 utwory. Ale mówimy cały czas o epkach, czyli o takich króciutkich płytkach 4-utworowych. A powiedzcie, bo szukacie wydawcy płyty, jak to jest, że tak dobry zespół z takimi fajnymi, prestiżowymi osiągnięciami nie ma wydawcy płyty? No właśnie wydaje nam się, że jeszcze może nie jest nam to dane, bo po prostu nie wiem, gdzieś tam jesteśmy niegotowi na to i nam się zawsze wydawało, że czas działa na naszą korzyść i że
jak coś nam, gdzieś nam nie uda się zagrać, gdzie bardzo chcemy, to się okazuje, że rok później tam gramy. Tak mieliśmy właśnie w zeszłym roku podczas tego sezonu festiwalowego wakacje, gdzie był off, open air i te wszystkie inne fajne festiwale i się okazało, że w tym roku nam się udało na nich zagrać, więc... Chcecie jeszcze łyka? Ja. No właśnie. Tutaj. Rafał, tak, a chłopaki? No to my z Rafałem sobie wzniesiemy toast za to, żebyście wydali, żebyście znaleźli świetnego wydawcę, bo na tym wam bardzo zależy, żeby wiele zespołów młodych, dopiero zaczynających, było określanych, że o, świetnie grają, prawie tak jak Yuga. No i żebyście trzymali taki ster muzyczny, jak trzymacie do tej pory. Wasze zdrowie. Bardzo dziękujemy. Natomiast z Poznania dzisiaj przyjechał do nas Fismol. Pseudonim Fismol nawiązuje do dzieciństwa muzyka, który jako siedmiolatek często podśpiewywał sobie. Jego ojciec muzyk zauważył, że syn śpiewa najczęściej w tonacji Fismol. Młody artysta przyjął pseudonim, który dla niego stał się symbolem najczystszej i najbardziej naturalnej muzyki, która się z niego wydobywa. Arkadiusz Glęsk, Fismol. To trochę naciągane z tymi siedmioma, ale prawie. See you.
Dziękuję. Następny utwór będzie jeszcze bardziej spokojny. Będzie praktycznie taki sam jak pierwszy. I też smutny. No. Nazywa się Skin. It's hard to find stairs in the stony cave. There is no chance for fire opens in the prayer. On the cold that fills us, no fear is worse than the eyes inside our hearts. No fear is worse than the cold that fills us, no fear is worse than the eyes inside our hearts. To tell you this, it could help you, dear. I'll give you my own skin. You could fall asleep peacefully. No fear is worse than the eyes inside our hearts. No fear is worse than the cold that fills us. No fear is worse than the eyes inside our hearts. Thank you.
Dzięki. Nut ferment, ciśnienie nut. Takie jesienne dźwięki, co? Jesień, to jest... dobrze się czujesz jesienią, co? Fatalnie. Fatalnie? Znaczy nie, no dobrze, lubię ten zapach palonych ziół. Polanę zamgloną i tak dalej, przez dym ziół. Oczywiście mam na myśli zioła takie naturalne. Zioła są tylko naturalne. To też racja. Tak, tak. Czy ja nie jestem czynnym. Ja akurat nie palę. Dobra, tych ziół, zostawmy. Ale lubię je wąchać. Zostawmy. Słuchaj, przeczytałem coś takiego na Facebooku twoim. 24 października, kilka dni temu, o 21:37. Dziś po 3 latach spędzonych w Warszawie wróciłem do domu. Skończę układać, buduję studio i zabieram się do pracy, bo stęskniłem się za wybrzmiewaniem. Cześć Poznaniu. Poznań cię dzisiaj symbolicznie wypuścić nie chciał, bo się pociąg zepsuł i taksówką Fismol przyjechał do Wrocławia. Nie mam pieniędzy. To jest to my, Europejska Stolica Kultury. To jest jakiś przełomowy moment teraz twój? Znaczy, no ja zawsze chciałem, jako Bobas, ale jak byłem mały, to bardzo chciałem mieszkać w centrum świata, a póki co to tak bardziej Polski. W kamienicy, białe ściany, wysokie sufity, duże okna, w których fajnie się pali papierosy, albo też po prostu przez nie wygląda. No i tak spędziłem sobie to marzenie wraz z przyjaciółmi, dwoma moimi, na właśnie niecałe 3 lata. Ale jestem prosty chłopak strasznie i kurczę, no mi jakoś brakuje tego, żeby mi, nie wiem, mama poopowiadała o obiedzie, jak ona długo go robi. Nie wiem, brakuje mi takich normalnych rzeczy. Tam było fajnie, ale... A w Warszawie tego nie ma, takich rzeczy? Znaczy, człowiek czasami, mimo że jest wśród ludzi najbliższych, to gdzieś tam czuje osamotnienie, bo ja całe życie spędziłem na swoim ukochanym Dębcu w Poznaniu i jednak tam się czuję, choćbym był tam sam, to jednak jakoś to wszystko, co mnie otacza, nie że pomaga mi przetrwać, bo to też nie można ze mnie robić jakiegoś zdołowanego, i teraz zabrakło mi słowa, ale dokładnie wiem, o co chodzi. Fismola. Tak, bo jestem bardzo wesoły, tylko tak. No. Ale właśnie wiesz, bo miałem się ciebie zapytać o to, jak ty z taką swoją szczerością, wrażliwością i taką naiwnością dziecięcą czasami, jak ty się odnajdujesz w realiach show biznesu? Fajnie. Aha. Czyli to jest taki rynek czystej gry, absolutnie. Znaczy no, jak się odnajduje? Wiadomo, że człowiek traci z wiekiem, chociaż może tak nie jest, tą taką naiwność. Ja nigdy nie byłem naiwny, bo mój tata jest bardzo nienaiwny i bardzo mocno, że tak powiem, jego nienaiwność odcisnęła piętno na mojej naiwności, stwarzając pro-nienaiwność. No i jakoś tak wyszło, jak wyszło, że jakby w pewnym momencie zaczęło mi ta nienaiwność zaczęła mi przeszkadzać i stwierdziłem, że chcę powrócić do, nie wiem, jakiejś pierwotnej wersji siebie. Może nie jak z samym kciuka, ale może trochę później. I trochę mi się udało. Nie wiem, czy jest łatwiej, ale takie małe rzeczy bardzo tak cieszą. I to jest fajne. Dzisiaj na przykład właśnie wziąłem trzy panie do taksówki. Zapytałem się w pociągu, czy ktoś się śpieszy do Wrocławia i... Tak. No, trzeba było je zaprosić na widownię. No chciałem, ale one jeszcze dalej jechały, więc... No, no. Mimo to. Ale może się jeszcze spotkamy. Więc... Słuchaj, ale no właśnie, bo tak... mi się przypomniał taki słuchałem taki twój wywiad, kiedy powiedziałeś, że muzyka dla ciebie nigdy nie była zabawą. No nie. No a potrafi być. To czym dla ciebie jest muzyka? Znaczy to jest... muzyka jest dla mnie też w jakimś stopniu problemem. W sensie ja nie potrafię, mimo że jestem gadułą strasznym, jak zapewne można zauważyć i usłyszeć, to mam bardzo często, jakby odkąd pamiętam, bardzo duży problem
konkretnym wysławianiu się na temat rzeczy trudnych czasami i tak dalej, na temat nawet jakichś swoich wewnętrznych błędów, przesileń i upadków. Dużo i... lepiej się śpiewa na ten temat. No wiadomo, że jak jest coś czasami smutniejsze, to fajniej może wpadnie w ucho i w ogóle ojenny, jaki wrażliwy chłopak. To jakby, to, znaczy wiesz, to jest naturalne. Ale to jest szczere czy nie? No tak, no. No właśnie. Znaczy wiesz, to jest pewnego rodzaju nagość. No jeżeli, wiesz, dzisiaj wychodzę tu sam, no zazdroszczę chłopakom, że mogli sobie pograć w zespole. No jakbyś poprosił i... No. Jakiś jam zrobimy. No, ale to jest pewnego rodzaju nagość, na którą człowiek się godzi w pewnym momencie, bo ta nagość, wychodzenie, śpiewanie, mówienie czasami o rzeczach prostych, takich, że ktoś starszy powie, no, że Amerykę odkryłem, bo miłość, bo nie wiem, tęsknienie, bo coś tam. Ale to pomaga ludziom, niektórym. I dlatego słuchają takiej muzyki. Ja zresztą też słucham. A jak to było z tobą? Musiałeś chodzić za wytwórniami, czy wytwórnie do ciebie przyszły? Czy te wielkie sceny koncertowe? No bo grywasz już na bardzo renomowanych scenach, imprezach, festiwalach. Czy to się stało bardzo naturalnie? Bo jakoś trochę nie wyobrażam sobie ciebie stukającego nachalnie do drzwi producentów. Jedyne drzwi, do których kiedykolwiek stukałem i stukam nachalnie, to w momencie, kiedy są zamknięte drzwi toalety od środka, a kiedy ja już tam muszę iść. I to były jedyne drzwi tak naprawdę, do których kiedykolwiek zdarzało mi się. A czyli masz w życiu szczęście poza wszystkim? Głupi masz szczęście. Ja jestem bardzo głupi. Maturę zdałem za czwartym razem i jeszcze do tego jestem leniwy. Czy matura jest miernikiem mądrości? Absolutnie nie, tak sobie się śmieję. Znaczy wiesz co, to jest taki mój mały powód do dumy, że tak jeszcze te parę lat. Znaczy wiesz co, nigdy nie pukałem, bo zacząłem wszystko sam robić, bo jestem takim egoistą trochę twórczym i w życiu nie, bo w życiu lubię jakoś tak mi się przynajmniej wydaje, tam nie wiem, podać łyżkę komuś, przynieść, pomóc, kupić jakieś zakupy, jakiejś pani czy coś, czy przynieść, ale w muzyce tak, bo po prostu nie umiem, jakby nie jestem w stanie się tym bawić, jakby to co wybrzmiewa ze środka nie jest zabawą, tylko jest czymś, co jest po prostu pewnego rodzaju obnażeniem, więc wszystkie dźwięki, wszystkie rzeczy muszą być po mojemu, jakkolwiek to jest egoistyczne. I dlatego też bałem się trochę tak podświadomie wysyłać czegokolwiek do wytwórni, żeby nie usłyszeć, że to jest słabe. Bo no, mając tam 14 lat, jak zacząłem, wydaje mi się, że mógłbym się sowicie popłakać albo zrobiłoby mi się po prostu przykro, gdyby na moje wewnętrzne łzy i wspomnienia ktoś zareagował w taki sposób. A może wcale nie, nie wiem. Nie sprawdziłem tego. Napisał do mnie pewien człowiek, który zaprosił mnie do swojej wytwórni i tak się stało, że tam poszedłem. Jak dla takiego wrażliwego songwritera, który śpiewa swoje, jest z coverowaniem, bo za chwilę zaśpiewasz nie swoją piosenkę, a często autorzy śpiewający mają z tym duży problem. Dlatego na przykład w Nut Fermencie w tym wrocławskim sezonie nie pojawił się Lech Janerka, który powiedział mi, że super, wspaniale, trzyma kciuki, świetny program, tylko że on po prostu nie umie śpiewać czyichś piosenek. Zrobił to kilka razy w życiu, jego zdaniem wyszło to tragicznie i po prostu nie podejmie się tego na pewno. Znaczy, dla mnie największym problemem w tej piosence, którą zaśpiewam, jest to, że jest po polsku, bo w polskim, mimo że no, jestem Polakiem z krwi i kości, to po polsku trudniej mi się śpiewa, tak po prostu. Ale ta piosenka może przez tekst, bo jest trochę smutny. Jest mi w jakimś, chociaż trochę smutny. Jest mi w jakimś stopniu bliska. Oczywiście ja lubię wyzwania, w sensie lubię ostatnio gdzieś tam śpiewałem na przykład piosenkę z Wiedźmina, która jest jeszcze bardziej po polsku, jest tam dużo słów na sici, zi i tak dalej, ale nie wiem, jakoś tak fajnie, wiesz, kiedyś nie robiłem po polsku, ale tak fajnie w sumie po swojemu. Powiem ci taką ciekawostkę na koniec tej pogawędki, że tutaj 10 lat temu w Kapitolu był grany taki spektakl, który nosił tytuł Śmierć w górach. O, to coś dla mnie. I tam była taka postać, mieszkaniec karczmy w Ustrzykach, który nazywał się Jacek Emol. Przodek pewnie. Ale wiesz co, był bardzo do ciebie podobny, wiesz.
siedział w kącie z gitarą, z długimi blond włosami. No to było jakiś czas temu, więc on jeszcze wtedy był emol, teraz jednak sekundę wyżej. Nawet dwie. Albo wielką. Albo wielką. Słuchaj, zapraszam cię w takim razie z powrotem tam. Na kanapę zapraszam zespół Chorzy, albowiem ich piosenkę wykona Fismol. Nut ferment, ciśnienie nut. Ciebie podążam, rzut beretem mam, lecz beret nieco zryty. Choć życie z tobą to najlepszej maści show, przytłacza reality. Bogatszy o to, czego mieć nie będę. Zło nielegalnie mieszka we mnie. Jak mogłem serce wynająć sekcie, co szydzi w nim wśród. Ciebie podążam, wśród beretem mam, lecz beret nieco zryty. Choć żyć się z tobą to najlepszej maści show, przytłacza reality. Czego mieć nie będę. Fismol! Fismol w piosence zespołu Chorzy, Pustostan. Olek, napisaliście taką smutną piosenkę? Tak, to jest bardzo smutna oczywiście piosenka. Niepodobne do was. Nie, my jesteśmy bardzo smutni i wrażliwi. Po tym winie. Propagujemy wszelkiego rodzaju inne takie możliwości pokazania swojego smutku i wrażliwość, także poprzez śmiech i buńczuczność wręcz czasem. Smutek przez śmiech. Tak. To właśnie jest dobra sentencja, taka określająca 13 nut ferment. To był jesienny 13 nut ferment, Koalicja Miast,
Nut Ferment Europejskiej Stolicy Kultury, w którym wystąpili nasi goście ze Szczecina, zespół Chorzy. Z Katowic zespół Juga. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie wszyscy. I z Poznania Fismol. Brawa dla artystów. A otworzył wszystko chór komentujących wrocławian. Katowice, Szczecin, Poznań, we Wrocławiu. Nut Ferment, Koalicja Miast SK. Brawo. Śpiewaniem muzyki głód, krzesła i kanapa, prawda nie atrapa i ferment nut. Nut Ferment, ciśnienie nut, gadanie, śpiewanie muzyki głód. Krzesła i kanapa, prawda nie atrapa i ferment nut. Nut Ferment, nut, nut Ferment, nut, nut Ferment, nut, nut Ferment.